dziecko, tu czuję, że żyję. A widzę, że świat ma dwie twarze. Jedną ryję na ziemi, tam na dole na pańskim, a drugą swobodną obracą ku górą. Czujesz to? Co? Zaczaruję ten świat, by spojrzał na siebie. Ojca i syna, ksiądz mówił, że czary są złe. Zło to je to wszystko, co żeś nie oswoił. A to są dobre czary. Widzisz ją? Nic nie widzę. Dobry chrześcijanin pismem boskim się kormi. A jezuici brali nam nasze Biblię, postyle, bo chcieli nasze dusze głodem umorzyć. Po łacinie z rektorami a magistrami dysputerował. Ale tako była wasza wola, matko, nie moja. Na co chłopskiemu synowi szkoły? Żywot je najlepsza szkoła. Chodźcie, proszę. Nie moje dziecko. Mamo! Szaro, mamulko! A, mama, no, wiesz. Mama, no. Jakże się urodził Jan III Sobieski, pobił Turka pod Wiedniem. A teraz Rakoczy bojuje z katolickimi Habsburgami, a protestanccy kurucy razem z nim. Synku, nie mieszaj się do madziarskiego powstania. Stało! Łatwiej! Siasia, pan jednak, bym się dziwił. Że człowiek do gospody musi iść, no. Nie broń się, Dorotko, chcę cię dziś opieścić. Co się w myślach w moim sercu mieści? To jest ten młody szebesta. Harda chłopska natura. Wygładzimy kanty. Umie po łacinie i po niemiecku? Tak, tak. Ach, i hrabinie może czytać, bo jej się znudziła lektura tych francuskich powieści. Jako student bałamucił bogobojne mieszczki w przyborze. No ale Mosimur gra, zbyt prosty on dla niej. Perfumą ani pudrem nie tknięty. Będzie miała nowy nabytek w swojej menażerii. Bo jej się ten murzynek już zludził. A piesek zachorzał. Się mnie mili. Panowie zabili. To na moim ciele. Wunderschön, ty masz coś takiego w oczach. Komandrasz, pokaż mi ten swój świat, może wtedy poczuję się wolna. Poczułbym się wolny tam, gdzie nie ma panów ani ich portaży. W raju może sobie hrabina poczytać w Biblii, bo z tym trudno byłoby się rozstać, prawda? Gewegondrasz zum Teufel! Wszystko mi tu do szczętu obmierzło. Verflucht Friedek! O, Ondraszek dobiera się do pani hrabiny, że ona chodzi dniem i nocą. I ten drugi, Juraszek, zbój z Maleną. Łapcie ich! A oni cię z biury polecą! Ja nic nie wiedziałam! Ondrasz! Daj go! Hej, trzy konie gniade. Dobry rok, że my was Żydów przyjęli tu, na Śląsku, po tej strasznej wojnie ze Szwedami. Gdy was wszędzie przeganiali, a u nas macie co? Co macie? Szyn kwasy, mleczarnie, młyny, no i co jeszcze? A Szwedy jak robią? Tu na Śląsku wielkiego interesu nie zrobili. Nędza z bidą z Polski idą. A my przyszli razem z nimi. A co tu je tak pusto, jak w kalwińskim kościele? To sznalej karczmorzu piwa mojej drużynie. Krejcie, żeni, krejcie. Będą morznąć w tych lasach.
Albo ich mróz przegna, albo ich cesarskie wojsko z ich jam wypuszcza. Czy góra, góra wysoka, pod nią woda głęboka. Czy góra, góra wysoka, a w potoku kaczka dzika. W tym potoku kaczka dzika. Cieszcza dola zbójnika. A my kaczkę już dopadli. Kiedy kaczkę już dopadli. Liście z drzew opadły. A biednym ludziom nadzielimy talary. Nadzielimy? Co prawicie na to? Jakieś dziwne! Jest to twoje zbujowanie! Będziemy zbijać, a równać świat. Przejdziemy przez Kisucę na madziarską stronę, zwerbujemy Słowoków, Janosikowych zbójników, a wrócimy się silniejsi. A zdomi się, że jeśli chcemy równać, a naprawiać świat, musimy być lepsi od tych panów, a dawać ludziom dobry przykład. Złe skutki rodzą jeny złe skutki. Tam padł
wygląda chyba za 9 miesięcy w roku. Trzeba być na tym przygotowanym. Plus jest taki, że są tam lasy deszczowe, więc jeżeli ktoś ceni sobie lasy, przyrodę i tak dalej, to polecam. Miasto jak miasto, betonowo, jest trochę przestrzeni, bo są góry, jest woda. Mówiłam, że na wyspie nie ma komunikacji miejskiej, więc podróżuje się na wszelkie różne sposoby. Łapanie stopa jest na porządku dziennym i tam się wszyscy zatrzymują. Różnymi samochodami się jeździ. Ogólnie takie raczej retroklimaty, wychodki, mini domki, nic więcej niż tak. Niektórzy zazwyczaj, że szyję, to była moja pracownia przez długi czas. Wanna na zewnątrz z widokiem, jest mało śniegu, ale jest dość depresyjnie, mokro i ciemno. Kolejne miejsce pracy. Jedna z moich ulubionych atrakcji. Jak ktoś był w Azji, ja nie byłam, ale słyszałam, że tam są takie opcje, że rybki zjadają skórę ze stóp, tak? No to ja sobie znalazłam krawy. Wygląda to, jakby siedziały przy stole, jakby nożem i widelcem. Ten jeden ma takie dosyć duże szczypce, nie było to przy tak. Dowiedziałam się, że praktycznie wszystko, co rośnie pod wodą, jest jadalne, a jak nie jadalne, to chociaż nie trujące. Więc zaczęłam eksperymentować. Jeszcze żyję, więc chyba nie jest tak źle. To jest naturalny sposób suszenia alg, to jest kelp, nie wiem czy po polsku się da. Sałata morska, więc obiad sobie szukaliśmy. Łopata na ostrygi. Dosyć duże. Trzeba było uważać na zęby, bo zdarzały się perły. Co jest popularne w Kanadzie, co mi się bardzo podoba, są tak zwane house sittingi, czyli ktoś wyjeżdża, ty się wprowadzasz, opiekujesz się domem i te domy nierzadko są z inwentarzem. Nam się udało tak, że praktycznie przez 2,5 roku nie płaciliśmy za wynajem, bo po prostu się przemieszczaliśmy od domu do domu, opiekowaliśmy się tymi domami. Czasem się zdarzało mieszkać w takich wielkich domach. Czasem prysznic był na zewnątrz. Czasem były to hippie domki zbudowane z czegokolwiek, ale bardzo urokliwe. Tu mieszkamy teraz. To jest największy telewizor na Galliano. Obraz zmienia się cały czas. Niekoniecznie musi to być dom. Czasem zdarza się, że jest to trimar, albo tutaj ten domek na wodzie. Albo kamper. Nie wiem, czy był głodny, w każdym razie jadły kocie chrupki. Nie wiem, czy to pewnie miało to wpływ na te jajka, które później jedliśmy. Jest takie powiedzenie, że tam naganiano, że albo musisz mieć dużo pomysłów, albo musisz być otwarty na to, co ci dają inni ludzie. I tak naprawdę ludzie robią wszystko. Pielęgniarki na przykład nie ma tam pracy dla nich na cały tydzień, więc na przykład pielęgniarki sprzątają domy. Ja pracuję w 4 albo 5 miejscach. Pracuję w księgarni, pracuję u znajomych w restauracji, pracuję na mikrofarmach. No i opiekuję się domami i zwierzętami, więc jeżeli się jest otwartym, to po prostu się czerpie.
For example, how are you feeling? But if you want to say anything, you can. For example, something about Trump. For another people who doesn't be there. So maybe when we come to meet, we'll be able to say fuck. We just act like everybody. That is not my problem. So. Yeah. Why they are here? Hey, it's also your problem if they disturb, if they disturb you. Yes. Yeah, I feel it. Hello. Okay. Nás tady moc zdraví, nejenom za Českou republiku, ale za veškerý čaj. Louka. Všimněte si, že okolo celé louky se táhne takový kopec. To půjdeme v sedem boční. Každopádně tady je hezký výhled na tu hradbu.
celou tu hradbu opatlali hlínou. Víte proč? To je konstrukce. Oni v podstatě ze dřeva vyrobili takové krychle o rozměrech 2x2 metry. Tak bylo to kvůli tomu, aby vlastně nemohli tu hradbu tak rychle zapálit. Byla to taková izolační nehořelavá vrstva. Se tu našli přímo při archeologickém výzkumu. Tak, tady tenhle asi poznáte. Kosok. No, kosok nebo u nás srp. No. Slované ho používali ke skryzní obilí. Používal až do poloviny 20. století. Někteří návštěvníci ještě říká, vlastně si pamatují, že na něm jako malé děti mleli. Tady proutím a na to prouti nahodili takzvanou mazanici. Mazanice je směs hlíny, kamínku a slámy. Kdyby na to totiž použili čistou hlínu, ona by uschla a okamžitě by spadla a oni by neměli stěnu. Tento dům měl pravděpodobně funkci takového kulturního domu pro Slovany. Ano, přesně, tu bradatici. Meč byla velice drahá zbraň a mohli si ji dovolit pouze ti nejbohatí. Tak. A to souvisí s dvěmi z muži, s Cyrilem a Metodějem. Víte, jak je k nám přinesli písmo? Ta kůže a to umbo sloužily k tomu, aby ten štít zpevnili, protože kdyby byl jenom ze dřeva, tak z něj hned nadělají přísky. Vlastně z Číny do Indie, z Indie do Byzantské říše a z Byzantské říše ke Slovanu. Tady pak může bylo potřeba 40 000 tělíček toho brouka. Povrchové výchozy železných rud. Ono pak stačilo tu rudu nakopat, opražit a dát do té pece spolu s dřevěným uhlím, který představuje boha Svantovíta. Originál je z kamene a je vystavený v muzeu v Krakově.